Dzień dobry, niedziela 20 października. Witam się z Wami na balkonie, ponieważ jest bardzo przyjemnie, błękitne niebo. Jest w miarę ciepło, w tym słońcu 26 stopni termometr pokazywał. Nie wiem, ile aktualnie na balkonie jest. W każdym razie zaczynamy ten dzień i proponuję go rozpocząć challenge'em. Łapka w górę. Zostawcie łapkę w górę po tym filmie, będzie nam bardzo miło. A ja już zmierzam w kierunku kuchni. Sprawdzimy, ile tam stopni w aplikacji 12, a na balkonie 11,5. Czyli praktycznie się pokrywają te temperatury, czyli jest dzisiaj naprawdę ciepło i przyjemnie. A dzisiaj, słuchajcie, nietypowe śniadanie, bo będzie odgrzewana pizza, ale nie tak po prostu w mikroweli jak zawsze, tylko z frajera. Wczoraj, tak jak mówiłem, chyba mówiłem jak byliśmy na tej obiadu kolacji, że przywieziemy sobie pizzę do domu i słuchajcie, wczoraj przetestowałem i powiem Wam, wychodzi rewelacyjna. Wygląda może nie za bardzo, ale zresztą to Wam wszystko powiem, jak już będę to robił. Także dzisiaj takie śniadanie nietypowe. Pizza. Też może być. Panowie tu już mają przygotowane swoje śniadanie. Czyli za chwilę dostaną zieleninkę. Zaczynamy ten dzień. Wam życzę miłego dnia, miłego oglądania. Marzenka tu za chwilę się pochwali swoimi dziełami, które tworzy, bo ja już tu widzę kątem oka, co tu się, słuchajcie, dzieje. Wczorajsza włóczka to była? Słuchajcie, nie poszło na marny ten zakup. Już się kręci wszystko, paluszki chodzą. To śmiesznie wygląda, no ale dobra, za chwilę zobaczycie efekty. Dwa kawałki już trafiły do frajera. Powiem tylko tyle. Normalnie oni mają dedykowaną taką specjalną wkładkę do pizzy. No nie wiem, czy jest sens, może do wyciągania trochę łatwiej. To też się da wyciągnąć. No pizza jak pizza, po jednym dniu. Teraz słuchajcie, sobie wkładamy. Program. Jest tu nawet, słuchajcie, program odgrzewania pizzy. Tego to nie wiedziałem. Myślałem, że na oko. I 4 minuty. Ja mówię, kurde, 4 minuty, jak ja to zrobię, no to będzie, wiecie co, wiór. Zobaczycie, jaki będzie efekt. Także teraz musimy chwilę poczekać i powiem Wam tylko tyle, że pizza, jak ją wczoraj odgrzałem, smakowała nawet lepiej niż na świeżo. Ona była bardzo chrupka. Ser elegancko taki, wiecie, ciągnący się. Ta mozzarella w porównaniu z mikrowelą to przepaść. Mikrowela jednak sprawia, że ona się robi taka, wiecie, mulasta, kit, a tu jest naprawdę rewelacyjna. Także ci takie śniadanko. Dzień dobry w niedzielę, miłej niedzieli, miłego poniedziałku, bo oglądacie poniedziałek i dobrego tygodnia też Wam pożyczę. U nas przepiękna pogoda jak zwykle, no tak, jak zwykle przez ostatnie kilka dni i w całej rewelacyjna. I w całej Polsce też, bo prognozy pogody o tym mówią. Jesteśmy teraz w strefie wyżu i ten wyż przynosi nam piękną, słoneczną pogodę jesienną. Dzisiaj też gdzieś się wybierzemy. Mam nadzieję, że nam się uda. Jak tu pachnie odgrzewana pizza w frajerze. Zobaczymy, czy wyjdzie, ale wyjdzie, bo już wczoraj... pokażę Wam. Uwaga. Wow, prezentuje się zacnie. Mareczek, gotowe śniadanko? Tak. Ja od rana, no różne rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o informacje na temat tego, jak sprawuje się wczorajszy mój zakup, czyli te takie płatki do prania. Wprawdzie to tylko jedno pranie i dzisiaj nastawiłam sobie ciemne pranie. Nie za dużo, tak żeby zupełnie nie przesadzić, bo to do 2,5 kg. No to powiem tak, pranie fajnie jest wyprane. No tak jak widzę. Ładnie pachnie. Nie zostało żadnej, wiecie, resztki z tego detergentu w postaci tego płatka. Wszystko się ładnie rozpuściło. Wszystko się rozmoczyło i zniknęło. No bo tak jak wyczuwam, to jest taka pianka, to jest taki sprasowany detergent i on pod wpływem wody zupełnie się rozpuszcza. Nie zostało żadnych śladów, czy na ubraniach, w postaci, wiecie, jakichś tam resztek. Wszystko zostało ładnie wyprane, wypłukane. No i na razie po tym pierwszym praniu ok. Być może na białym praniu troszeczkę inaczej to będzie funkcjonowało. Nie wiem, czy się dopiorą na przykład skarpety dobrze. Dalej, oczywiście używając takich płatków musicie też zwrócić uwagę na stopień zabrudzenia swoich ubrań. Na to na przykład, no jeżeli więcej ładujecie do tej pralki, no to dajemy już dwa listki. Jeżeli jest więcej prania i pranie jest bardziej zabrudzone, no to wiadomo, żeby
detergent zadziałał, no to musi go być więcej. No więc zresztą tam producent na opakowaniu podaje informację. Marek już czeka. Tak jak mówiłem, pokażę wam, jak ta pizza wygląda. Ona jest, co prawda, wiecie, no, odgrzana, żeby nie było. Natomiast kwestia, może Marzenka by mi przytrzymała tą kamerę. Aha. Ja wam pokażę, jak ładnie ser się zakończył, zrobił. Jak teraz tu pociągniemy. Trzymasz? No trzymam, trzymam. Ciągutek. Ciągutek, słuchajcie, z mikroweli tego nie uzyskać, tego efektu. A ciasto i wszystko jest naprawdę chrupiące, przepyszne. Wiadomo, gdyby tu była teraz świeża rukola posypana, by było rewelacyjnie, no ale Marek oczywiście zmaścił z rukolą, już do tematu nawet nie wraca. Tak to jest, nie? Także przekazuję Marzenkę. Tak, Marek zmaścił temat z rukolą, ale to może, no, ja już się nie będę wypowiadać. Jeżeli chodzi o moje działanie jeszcze, za chwilę wam się czymś pochwalę. Jak mieliście okazję widzieć, chyba tak mieliście okazję widzieć, wczoraj, tak, kupowałam włóczkę, zieloną włóczkę w Action. Ona już jest przełożona. Patrzcie, jak ładnie się to prezentuje i już widzieliście kątem oka coś. Zaraz wam zaprezentuję, jaki chcę, żeby bieżnik powstał, ale obawiam się, że masz tempo. Mogę nie zdążyć, bo ja takich elementów potrzebuję sporo. Uwaga! Dwa elementy mojego bieżnika, które są bardzo małe, no zobaczcie, mniej więcej takie, więc musiałabym mieć jeszcze tak, jeszcze dwa na szerokość, no i na długość jeszcze byśmy musieli mieć sporo. Ale tak się prezentuje, uważam, że zielony... To może sylwetkę zrób na początek. Można to różnie połączyć, słuchajcie, no można zrobić z tego bieżnik, można teraz łączyć to na takiej zasadzie, no zobaczymy. Bo łączenie faktycznie może być różne, ale uważam tak, zielony wybór jest bardzo ładny. Zastanawiałam się nad czerwonym, ale potem mówiłam wam, że flaga to nie. No i ten jest przepiękny, on jest delikatnie taki, widzicie, połyskujący. Ma taką nitkę zieloną, no taką zielono-niebieskawą, powiedzmy. No i mniej więcej tak, śnieżynka jest wydobyta właśnie na tym zielonym. Bardzo ładnie się prezentuje, no ale... A można by było łączyć teraz, tak myślę. Jak no tak to łączy... będzie łączone. Ale że czerwone i zielone. O nie, Marek. Nie, nie, nie. O nie, szachownica kratkowa. Nie, 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 nie. Zielony jest najpiękniejszy i to będzie taka jednolita piękna. Tak, tak myślę, że jak tak się to połączy, to trochę bez sensu, bo to się zleje. To tak by było chyba lepiej, taki wiesz, i wtedy mniej tego musisz mieć. No na pewno, tak, więc no akurat tu dobrze myślisz, bo można to połączyć na zasadzie tylko tych rogów, tu, tu i dokładać, i dokładać i powstanie taka serweta, z nie? Z 10 masz 20. No, także chyba w to wejdę, bo słuchajcie, gdybym miała zrobić taki faktycznie bieżnik na tej zasadzie łączenia... Ale zobacz, to się zlewa w tak. Do efektu nie za bardzo ci się zlewa, a tak się nie zlewa, tak? No, tak, zlepi, no to jak myślicie, wersja Marka? Czy taka wersja... Marzena. Pierwotna, ale wiesz co, mnie się też ta twoja wersja bardziej podoba. No nie wiem, tak no, mi się wydaje. Bardzo dobry pomysł masz, także będziemy chyba tak łączyć, dodając tutaj do rogów, tutaj, tutaj i nam powstanie taki fajny, taka fajna serweta, także chyba jednak zdążę. Dziękuję za radę. Smacznego. Dzisiaj takie nietypowe śniadanie, ale powiem wam, było bardzo dobre, chrupiące, idealne. A teraz po śniadaniu czas na kawę. Czy Marzenka sobie życzy takiej kawy Spice Winter? Nie, dziękuję. Miałam czarną. Chyba Marzenka się nie przekona. Nie, do czarnej powiem wam, to by nie za bardzo wyszło. Także ja teraz nalewam syrop, robię kawę, montuję dla was tego daily vloga, bo muszę oczywiście o tym wspomnieć, żeby tu Marzenka mogła zareagować odpowiednio. Nie, informacja musi. Marzenka, słuchajcie, dalej szydełkuje, siedzi. Która tu już trzecia się robi? Tak, trzecia, ale już miałam dwukrotne prócie, tak? Bo zrobiłam zoom, no ale... No bo to jest tak, jak się słuchajcie gada przez telefon i się szydełkuje. Tak się to potem kończy, pruciem, no. Bo już jesteśmy po telefonach, że tak powiem, także ja teraz leję i jeszcze słuchajcie, jedna rzecz, króliczki dostaną swoje śniadanko. Tu już przygotowane, wszystko ładnie nagrzane. Panowie! Dżodżysław, gdzie on jest? O, tam się, on śpi, dobra. Dobra, czyli króliki ogólnie śpią. Jak wyjdą, to nagram. Rupert też se tu balansuje, o. Nie chcę mu się nawet stamtąd wyjść. O, jejciu, jejciu. Powiem wam, że króliczki uwielbiają tak sobie leżeć, odpoczywać. One tak wieczorem dostają takiego powera, nie? Taką ciekawość. Nad ranem, słuchajcie. Rano George bardzo jest intensywny. Tak, George już dzisiaj, słuchajcie, zaliżył wszystkie możliwe pomieszczenia. Wszędzie sobie polegiwał, wszędzie sobie pobalansował. Nie wiem, czy tam coś nie popodgryzał, ale chyba nie. To nie w jego naturze. Mógł jedynie oznaczać.
zobaczyć. No nie, nie w naturze, a co nam zrobił na tamtym mieście? Ale to był młody, głupi, a no, teraz to jest dojrzały królik, słuchajcie. 40 ponad latek, jakby tak na ludzkie przeliczyć. 47 chyba. O, no czyli starszy ode mnie, o, proszę. I z każdym rokiem będzie starszy, co najlepsze. Dobra, nic na te, robię kawkę. Zwarci, gotowi, zabieramy was dzisiaj w kolejne miejsce, do kolejnego miasta. Jak myślicie, gdzie to może być? Mała podpowiedź, blisko wczorajszego, czyli blisko Rybnika. Ale jeszcze po drodze Marzenka, słuchajcie, ma dla nas jakąś niespodziankę z Michasią, znaczy dla mnie i dla Michasi. Zabierze nas jakieś miejsce blisko tego miasta, tej miejscowości. Nie wiem, czy to będzie jakiś zamek, czy co. Także za chwilę zobaczycie. My też zresztą. Pogoda, powiem wam, dopisuje. Piękne, błękitne niebo. Słyszałem teraz w prognozie, że jutro ma być 20 stopni na plusie w cieniu. Czujecie to? Październik, końcówka 20 stopni. Do celu mamy pół godzinki, 52 km. Powiem wam, jest niespodzianka. Ja już wiem, co to jest. Marzenka musiała zapodać naszemu tu przewodnikowi miejsce, gdzie jedziemy. Słuchajcie, będą klimaty zamkowe. Nie będzie to zamek. Ale to będzie tak, ale klimacik wiesz, będzie. To będzie klimaciszek nawet. No, będzie. I to jest, słuchajcie, od czegoś trzeba zacząć. Także jedziemy w miejsce, to, gdzie jeszcze nie tak, byliśmy. Nie byliśmy, a że jest to blisko miejsca w sumie tak docelowego, do którego się kierujemy. Chcemy znowu sobie tam pobyć. No to przy okazji zahaczymy. Wprawdzie nie jestem do końca pewna, czy to wyjdzie. Czemu? Bo czy to dzisiaj jest czynne, słuchajcie, wejście na... To będziemy obok, nie? Na ten obiekt, tak powiemy. Natomiast no, podjedziemy, zobaczymy i to najwyżej się dowiecie, czy jest, czy nie ma. Także no, dzisiaj coś takiego jeszcze, bo przy okazji stwierdziłam, że zajrzymy sobie w to miejsce. Już kiedyś chciałam, tam planowałam właśnie tam sobie w to miejsce podjechać. Ale nie wyszło. Nie no, kapnęłam się, słuchajcie, za późno, bo wejście na obiekt jest do 18, no i a to już było po 18, no po prostu. No bo właśnie, nie ten czas, nie? Latem, wiecie, jak się jeździło na takie wycieczki, było trochę lepiej, bo można nawet było wyjechać o 16, bo do 21 to było jasnawo, nie? A teraz to już niestety trzeba to trochę przesuwać, no i my tak już po 14 wyjeżdżamy. Tak, ja pamiętam, jakbyśmy, przepraszam, na tych Błoniach byli zamkowych, teraz ostatnio. No to do 20 chyba nawet, nie? Tam gdzie te osy były? Teraz jak żeśmy, no widzisz... To był zamek Olsztyn. Babolice. Ale też zamek Olsztyn. Te Błonie zamkowe były otwarte długo. No to wiecie, jak do 18 macie zwiedzanie zamku, a do 20 możecie na Błoniach sobie przebywać, nie? No to latem to ma sens i to jest bardzo fajne, atrakcyjne, nie? No natomiast jak już jest taka pora jesienna, no to faktycznie czas już, no dzień się staje krótszy, no nie ukrywajmy, a za tydzień to już w ogóle będzie bardzo, no, no krótszy o godzinę. O. Ponad godzinę. Bo godzina plus to, co jeszcze się przesunie. No, plus to. No to także no, jedziemy sobie. No, w każdym razie dzisiaj będzie też fajny dzień. A ja jeszcze chciałem nawiązać trochę do tej tragedii, która miała miejsce w nocy z piątku na sobotę w okolicach no, Gdańska, Trójmiasta. Słuchajcie, no potężna, nie? Katastrofa. W Polsce takiej dawno nie było. Bardzo, no. Chociaż kiedyś coś podobnego było też. Właśnie, że tir wjechał w korek i też było ofiary. Pamiętasz? Kilka lat temu była taka sytuacja. Też chyba matka z dzieckiem tam zginęła, jak się nie mylę. Czy rodzina cała. Teraz jak się okazuje są 4 ofiary, 15 osób rannych, w tym 2 w stanie ciężkim, jak mówiono. No kierowca dzisiaj został doprowadzony, jak już chyba wiecie albo i nie wiecie, bo myśmy właśnie wczoraj też za bardzo nie wiedzieli o tym. Właściwie to się stało w nocy, myśmy rano żadnej wiadomości, nic nie oglądali, potem jechaliśmy i dopiero dowiedzieliśmy się później o tym wszystkim, dlatego nawet wczoraj nie było dyskusji na ten temat. Natomiast no, kierowca, jak się dzisiaj okazuje, tak, był trzeźwy, podobno nie używał telefonu, nie wiem, czy był pod wpływem jakichś środków, ale jeszcze chyba czekałem na wyniki, nie wiem, nie będę się tu wypowiadał, ale co jest najbardziej zadziwiające, to to, że kierowca właściwie w ogóle tym autem nie hamował.
i do końca... To wiesz, jest albo zasłabnięcie, no albo przyśnięcie. Albo zasnął za kierownicą, albo jakieś kwestie zdrowotne, nie wiem. Albo po prostu przysnął, nie? Albo jakieś celowe działanie, takie też się mogą zdarzyć, no myślę, że zostanie to wyjaśnione. Pytanie, czy będzie podane do opinii publicznej, bo ja wam powiem, że często jest taka sytuacja, że mówi się o jakichś tragediach na drogach, że to się wydarzyło, potem ludzie snują różne teorie, ale nie ma takiego wyjaśnienia jakiegoś publicznego, nie? Co było powodem? No chyba, że w tym przypadku to się, wiecie, jakoś wyjaśni, no bo naprawdę skala tego jest potężna. No jaka tragedia ogromna, nie? No, 4 osoby, 15 rannych, 2 w stanie krytycznym, no to faktycznie jest kiepsko. No wiesz, nawet jak jedna jest ofiara, to i tak jest kiepsko, nie? Czy ofiary, czy... No ja wam powiem tak, po prostu dla mnie najgorsze zawsze jest to, znaczy najgorsze, takie niepokojące i nie daje mi takiego poczucia sprawiedliwości, czy jakiegoś, wiecie, sprawiedliwego wymiaru kary. Za spowodowanie na przykład, no dajmy przykład. No ale nie wiadomo, co to było tym powodem, nie? Za spowodowanie wypadku ze śmiertelnym tam skutkiem grozi od. No tak. Grozi do. Ale to jest tak w każdym przypadku, nie? Co by się nie wydarzyło? Czy na drodze, czy w życiu, czy jak, to jest zawsze od do. No tak. No i potem wchodzą, słuchajcie, biegli, nie biegli. A to, że... Trzyma się dobrego adwokata. Tak. Był w stanie poddenerwowania, emocjonalnego roztrzęsienia, coś tam, no i to potem są po prostu takie różne okoliczności łagodzące. Tak powiem, łagodzące. Znaczy ja powiem tak, jak to są kwestie zdrowotne, to wiadomo, że nawet nie ma co dyskutować, no bo to się może przydarzyć. Tak. W sensie nawet, ja już to mówiłem kiedyś, u mnie w rodzinie był taki przypadek, takiej dalszej, że też jechała, no rodzina jechała, małżeństwo starsze z wnukami, no i niestety, ale kierowca zasłabł, no i się zderzył z naprzeciwka jadącym autem. No to już są, wiecie, takie sytuacje losowe, na pewne rzeczy nie masz, na które no nie masz wpływu, bo ty nie wiesz, no czy teraz zasłabniesz. Stanie, coś się może wydarzyć w organizmie, koniec. Natomiast jak kierowca zasnął, no to już na to jest wpływ, ja uważam, bo się czuje, że się chce spać, nie? To nie jest tak, że jedziemy, a nagle śpimy. No ale wiesz, jak to Marek zdrowy jest, a pracodawca, a trzeba być na czas, a no bo się gonią, no a wiem. Muszę dostarczyć towar. No ale to już tłumaczenie jest słabe, nie? No. To nie jest jak w przypadku wiesz, takiej kwestii zdrowotnej. No zobaczymy, co to będzie. W każdym razie tam było ograniczenie do 80 km na godzinę, bo to akurat jeszcze był teren jakiegoś remontu, a on jechał 89, więc no nieco przekroczono, ale nie znowu jakoś tak, nie... Ponad, no, 9 km na godzinę różnicy. No to nie jest według mnie jakoś tak bardzo. No ale zobaczymy, co z tego będzie. A dzisiaj, słuchajcie, nie minęło, no, nieco ponad dzień i kolejny wypadek, tym razem z młodymi osobami, gdzieś tam pod Warszawą. 5 osób ciężko rannych jechali osobówką i zawinęli się na drzewie. Ojej. Aż silnik wyskoczył z auta. Także jak widać, no coś ostatnio dużo takich się dzieje, nie? Sytuacji. A ja wam powiem, co mnie też tak trochę dziwi, bo też tak myślałem o tym. Na przykład, no nie wiem, ile lat miał ten tir, znaczy tir, wiecie, ten ciągnik, bo to też było takie popularne kiedyś sformułowanie, jak jeden z polityków tam jeździł ciągnikiem, wszyscy myśleli, że to traktor, a to ciągnik siodłowy, no to są te właśnie tiry, co nie tir jako całość z naczepą, tylko ta kabina i to, co ciągnie tą naczepę. W każdym razie było, nie wiem, ile on miał lat, natomiast w nowych autach, w nowej generacji osobowych jest tak, że jak kierowca faktycznie zasłabnie, bo tak się może zdarzyć, no to auto jest w stanie na czas, że tak powiem, doprowadzenia do postoju samochodu przejąć całkowitą kontrolę nad autem. I dziwi mnie to, że w takich tirach tego nie ma, bo powiem wam, tu masa odgrywa rolę, nie? Najnowsze, wiesz, modele może mają. Bo wiecie, co z osobówek? Nie, tir. Aha, no nie wiem właśnie. Natomiast no to by było bardzo bezpieczne, bo wiecie, wtedy jest w stanie to auto zahamować, przynajmniej wyhamować. To już by dużo zrobiło, nie?
No na pewno, on całym impetem. A tu taka masa? Swoją masą, do tego prędkość, no to daje niezłe. Efekt, skutki, nie? No, osobówki są w stanie przejąć kontrolę. Tiry, nie wiem, może nowe, trudno powiedzieć. Także takie spostrzeżenia. Ale słuchajcie, co najlepsze jeszcze wczoraj słyszałem. Jak dobrze wiecie, żeby dzisiaj zrobić prawo jazdy, trzeba mieć ukończone 18 lat. Znaczy, żeby odebrać i jeździć, nie? Bo może zacząć się pan wcześniej... Ale możesz wcześniej za zgodą rodziców... Ale na kurs iść. Tak. Ale i tak możesz jechać nie prędzej, jak 18 lat masz ukończone. Żeby jechać. A jest już na to pomysł, żeby to znowu obniżyć do wieku 17 roku życia. Bo politycy twierdzą, że jak ktoś wcześniej zacznie jeździć, to nabędzie lepszego doświadczenia. Tak wczoraj słyszałem od pomysłodawcy. Ale ja tylko przypomnę, że jakieś 20 lat temu też tak było. Że się robiło prawo jazdy w wieku 17 lat i można było jeździć. No. No tak. Także widzicie, znowu ktoś wpadł na taki genialny pomysł. Najpierw, siedzą i wymyślają. Najpierw to, wiecie, podwyższali ten wiek, a teraz go będą obniżać, chociaż tam są pewne, wiesz, obostrzenia. Czyli tak, musi jechać z pasażerem, który jest kierowcą minimum 5 lat i ma ukończone chyba minimum 24 czy 25 lat. Nie może przekraczać konkretnych prędkości w różnych terenach. Także coś takiego wymyśli. Ale wiecie, jak to jest w życiu, nie? Ma prawo jazdy, pojedzie znowu, no i takie będzie bujando. Ale politycy ciągle coś tam myślą, wymyślają. W zasadzie trzeba się wykazać przed wyborcami, że coś się robiło. No. Także taka rozkmina się pojawiła. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym wszystkim. Czy słyszeliście w ogóle o tej katastrofie, czy nie? Bo jak ktoś nie ogląda, wiecie, wiadomości, nie śledzi na bieżąco, to może nawet nie wie, że coś takiego miało miejsce. I to miało trochę miejsce, no, w sumie w takiej godzinie, no... No, 23 chyba, 23:30, no. Czyli faktycznie mógł zasnąć. Mocna godzina. Mógł zasnąć, no. Trudno, bo... Chociaż tam niby czytałem takie, że coś go oślepiło. No ale nawet gdyby, słuchajcie, oślepiło i czuję, że uderzę w pierwsze auto, to hamuje, nie? Taki odruch jest chyba. No, a nie, że jadę, ja co? Mówię, że nie było w ogóle oznak hamowania. No mówili, nie? Pisali, że nie było oznak hamowania. Także trudno powiedzieć. Komputer oczywiście zabrany. Chyba się tam nawet odbijam w tle. Biorę się za montaż tego daily vloga dalej. Do celu nam jeszcze zostało jakieś 15 minut, czyli szybko, powiem ci. Bardzo fajna trasa, bo jedziemy ciągle A1 i potem zaledwie zjeżdżamy 7 km i jesteśmy na miejscu. Bursztynową jedziesz? No, jakbyśmy jechali, słuchajcie, w drugą stronę, to jedziemy nad morze. Do góry. Ale jaką ty masz fajną bluzę dzisiaj, taką góralską, tak, górską, no. Dzisiaj mam klimaty górskie, czuję się jakbym jechał w góry, ale nie jadę w góry. No, ale tak może być. Leżała, aż się doczekała tego, żeby ją po prostu założyć. Bardzo fajna, bo ona jest cieplutka. Do tego bez rękawniki myślę, że będzie idealne połączenie, chociaż dzisiaj jest chyba jeszcze cieplej niż wczoraj, nie? Masz takie nie, wrażenie? Bardzo podobnie. Jutro ma być około 20, będzie jak wtorek. Matko, 20 stopni, czujecie tam? No, jak na październik, no i to już drugą połowę, no to bardzo fajna pogoda, no. Ciepło. No to jest tylko się cieszyć i korzystać, nie? Ja wiem, no tylko wiesz, takie nienaturalne to się robi. No nie, dlatego właśnie... Ja wiem, że to słuchajcie, cieszy, że jest ciepło, bo myślę, że to wiecie, czyli się przekłada co, lato na ekonomię. Było gorące, zima będzie ciepła. No to pytanie, jakie kolejne lato będzie? Jeszcze bardziej gorące? Właśnie. Zobaczymy. Dojechaliśmy na miejsce, powiem wam, klimacik jest.
Ubrałem się rycerski. Ubrałem się, Marzenko, idealnie, człowiek z lasu. Nie no, weź coś, jakąś bluzę. Nie no, wezmę bez rękawnik, ale powiem wam, jak cudownie, matko. Ten zapach lasu, to jest coś niesamowitego. Także tu jest taki parking, nawet nie wiem, gdzie mamy iść, ale chyba gdzieś tam pójdziemy, bo tam jest jakaś droga. Także teraz się tylko ubieramy, ogarniamy i idziemy, was oczywiście zabieramy. Miejsce idealne na relaks, powiem wam. Las, słuchać auta, no bo wiadomo, niektórzy już wracają, nie? Byli na baszcie i wracają. Ciekawe, tam bilety są, biletowane te? Ja nie wiem, czy dobrze przyjechali. Tak, bo tam był drogowskaz, baszta. 2 minuty. No pieszo teraz musisz sobie iść. No właśnie wiem. Tam jest baszta. No i chyba tu trzeba prosto iść za tą barierkę. A właśnie, słuchajcie, co do lasów. Dzisiaj słyszałem też w radio, że bardzo dużo, są grzybiarze, którzy zamiast do lasu iść pieszo, jadą autem. Znaczy wjeżdżają autem, nie na parking, bo na parkingu można, nie? Ale jadą, wiecie, w głąb, bo niekiedy tak jest, że jest las, droga taka techniczna i tam jadą, no i mandaciki się spodobno sypią jak grzyby po deszczu. Idziemy chyba tu prosto, nie? Tak mi się wydaje, no bo tak był drogowskaz, Marzenko. A z czego się śmiesz tak dziwnie? No chyba tu. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźcie tam, gdzie jest ten prześwit. Ja już ją chyba widzę nawet. Ja nic nie widzę właśnie, za tej baszty. Ale może grzyby jakiś znajdziemy, ty. A no. Marzenka się już sobie rozgląda. Nie, najpierw szukam baszty. Tak, szukamy baszty. Ale coś, jak znajdę takiego, ja go nie będę zrywał, niech se rośnie, bo tutaj nie ma sensu jednego grzyba. No ale wiecie, tak z ciekawości. Chociaż tu przy drodze to wiadomo, no gdzie tu grzyby, jak tu tyle ludzi może chodzi. Marzena mówi, że się wybitnie ubrała do lasu. No ja wam powiem, że to ubrana idealnie. Ja jestem na grzyby ubrana wspaniale, nie? Po prostu grzybiara. Ale ja nie przyjechałam tutaj z myślą o grzybobraniu. Ale ja wam powiem, że nawet nie myślałem, że w tak fantastyczne miejsce trafimy. W lesie. Znaczy, a to jeszcze żeśmy nie trafili. Nie? Ale wiesz, już jest fajnie. Bardzo fajnie bym powiedział. Musieliśmy się wrócić niestety, ponieważ baszta jest w zupełnie innej części. Słuchajcie, i to dosłownie było tak, że jesteśmy w lesie, czyli nie wiemy, gdzie jesteśmy i jesteśmy w jakimś miejscu, ale słuchajcie... Basztę widać. Nie, najlepsza jest, słuchajcie, intuicja, bo popatrzcie, taka droga utorowana, że tak powiem, o tylko taka tak. Ścieżka. Ścieżka, mówię, nie no, ona musi prowadzić... Ale tam też była taka ścieżka. Ale ona tak się kończyła już w czarnym i w lesie. Idziemy, bo nam zamknął... Nie, jeszcze jest trochę. Nie, ale to mówisz, tam można wejść normalnie? To jest biletowane? Tak, na górę, znaczy zawsze było otwarte, także mam nadzieję, że dzisiaj też będzie. No i faktycznie nawet tutaj, słuchajcie, jest, czyli cywilizacja pełna. A tu wiecie, tu słychać jakieś, ja tu tak ciągle, wiecie, wypatruję, czy coś tu nie łazi, bo, ale tu ludzie chodzą, grzybiarze chyba. No raczej. No, ale bardzo przyjemnie, powiem wam, ten zapach lasu. No i już widać basztę, nie wiem, czy jest czynna, czy nieczynna. Tego też nie wiem. Ale sam fakt, słuchajcie, być tu, móc zobaczyć, ładnie to wygląda. Nie, to jest otwarte. Myślisz, że otwarte? Trochę cicho i pusto tu, ale nie wiem. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, co i jak. Jest jakaś informacja. Silesianka, światem wierzchni platform widokowy w euroregionie Silesia. Ja, słuchajcie, idę, was zabieram do środka. Otwarte. Nie. Nie? Nie, zamknięte. Nie, niestety, słuchajcie, zamknięte, nie udało się nam. No szkoda, szkoda, bo widok byłby piękny z góry. No można przyjechać, tylko ja nie wiem kiedy te... Ale informacja jest mylna, bo tam masz godzinę otwarcia, sobota, niedziela... 12-18, ale wiesz, kwiecień, wrzesień lub maj, październik. No, także niestety, Marzenko. Następnym razem przyjedziemy na wiosnę. Dupa blada, no. Dookoła obejdziemy. Na wiosnę, słuchajcie, przyjdziemy. Ale na wiosnę też przyjadę i będzie zamknięte. No nie, bo kwiecień, wrzesień... No, lub maj, październik.
powiem Wam, że już z Michasią obczailiśmy, o co tu właściwie chodzi. Jak startują w kwietniu, to są do września, a jak startują w maju, to są do października. Bo tylko przez pół roku to jest czynne. W związku z tym warto tu przyjechać w okresie typowo wakacyjnym, między czerwcem, a na przykład wrześniem i na 100% da się wejść, Marzenko. Wszystko jest obczajone. Także widzimy chyba się tu... widzieliśmy jednego grzybka. Wiosną, ale trujący chyba. No i cóż, tak w życiu bywa, że czasami sobie coś planujemy, ale nam nie wychodzi. No, dowiedzieliśmy się tego, że jest baszta jednak dostępna. Można sobie wejść na górę i zobaczyć. No piękny widok tu na okolice, bo widziałam na lasy, nie? Słuchajcie, to co z ciekawostek, tutaj na tej mapie Silesianka jest taki kod QR i można sobie go wczytać. I od razu Wam się wyświetla informacja, strona internetowa z różnego rodzaju takimi platformami widokowymi tutaj na terenie Śląska. To też jest fajne. No miejsce jest przeurocze. Pięknie jest, się klimacik, prezentuje. Nie? Fajnie w ogóle, że znowu co? Kolejny obiekt został odrestaurowany. Tam w środku jest wystawa jakaś. Można wejść na górę właśnie na tą platformę widokową, zobaczyć sobie. Także no, to jest plus, że to nie zostało zapomniane, nie, wiecie, zniszczało pod wpływem lat, tylko przetrwało. Zostało odnowione i z tego ludzie mogą korzystać, nie? Ja myślę, że tu warto przyjechać właśnie między majem... No wakacje. ...a sierpnie, na 100% wtedy wejdziesz. Bo w maju to jest czynne, bo niekiedy od kwietnia, niekiedy od maja, chyba w zależności od pogody. No. A że w tym roku było wcześniej ciepło, pięknie, no to w kwietniu otwarli, do września. No także troszeczkę żeśmy tu mieli błędne informacje, bo z Google no, te informacje nie pokryły się z tymi, które są tutaj, ale no bywa. Także piękne miejsce, super. A ten las, ta przyroda i w ogóle dużo ludzi spacerujących, tak nie? Mm. Jeżeli chodzi o... no, ja nie jestem ubrana do spaceru po lesie, bo ja też nie wybrałam się z tym zamiarem, ale jest... ładnie. Idziemy? Idziemy? A jeszcze Wam powiem ciekawostkę. Słuchajcie, co pojawi się taki dźwięk? Pamiętacie? Właśnie też takie, właśnie takie gałązki, jak tam, słuchajcie, gdzieś tam coś tam sobie łamały się, to widziałem wtedy niedźwiedzia. Znaczy ja wiem, że tu niedźwiedzia nie ma, ale dzik może być. No to w psychice zostało, wiecie? Czekajcie, wędrówki do... na kalatówki. Na kalatówki. O! A to nie jest. Ale to już nie, to już człowiek ewidentnie się tłucze. Dobra, to teraz co? Po spacerku? Dotlenieni? Na jakiś obiadek? Może do Szwajcarii? Co Wy na to? Dotarliśmy na miejsce, zaledwie niespełna 5 minut autem od baszty, a jesteśmy, słuchajcie, myślę, że co niektórzy już rozpoznają to miejsce. Otóż Wodzisław Śląski. Byliśmy tu latem, byliśmy tu wiosną, ale nie byliśmy tu nigdy na... chyba nie byliśmy. Nie byliśmy? Nie. Jesienią? Nie byliśmy, dopiero byliśmy tutaj latem, po raz pierwszy. Ale ktoś trzeci raz chyba teraz, albo czwarty. Tak mi się ale coś wydaje. Ale latem byliśmy, ale wiosną chyba nie byliśmy. No nie, słuchajcie. Gdzieś tam w daily vlogach ta informacja jest. Marzenko, który raz tu jesteśmy? Trzeci, czwarty? Nie. No, proszę, trzech razy. No. W każdym razie bardzo fajna miejscowość. Bardzo fajna restauracja, do której się na pewno wybierzemy. Nie wiem, czy to będzie miejsce o tej godzinie, bo tak wcześniej tu jeszcze mam wrażenie nie byliśmy. Ale zobaczymy co jak. W każdym razie idziemy przez siebie. Wodzisław Śląski wita. Z tego co widzę, stoliczki są wolne. Czyli jest dobrze, naprzeciwko Poczta Polska, o której ostatnio mieliśmy okazję wspominać. Szwajcaria wita, dyńki są, nastrój jest, dyńki. Klimacik. Podobno się miała zmienić ten, karta, nie? Ostatnio bowiem. Patrz, gęsina. Ho, ho, ho. Ale to jest właśnie taka, będzie 11 listopada będzie taka uczta przy świecach. Z muzyką na żywo jest gęsina w roli głównej, przystawka gęsie żołądki, kaszot topura, przystawka rosół, pieróg, danie główne, pierś gęsi i deser z sufle czekolad. No bo wiecie, 11 listopada to rogale święto marcińskie, no i gęsina. Idziemy.
ciągle. O, już myślałam, że jest zamknięte. Zaglądamy do karty, czy się zmieniła, czy nie. Wizualnie jest tak, jak było. Pytanie, co w karcie. A tu jakaś stawka, to nie, to jakieś napoje są. Dobra, przystawki, zupy, rosół, zapiekana zupa czosnkowa, to już było ostatnio. Tak, miałem okazję. Rosół przepyszny, naprawdę. No to ja, słuchajcie, może dzisiaj wyjdę w rosół. Będzie pysznie. Przepyszne. Kurczak, o, wczoraj był kurczaczek, także nie, dziękuję. Dania główne, wielki schabowy sznycer. To jadłem, było bardzo dobre. Rolady tu jeszcze nie miałem okazji nigdy jeść. Duszona pierś z kaczki. Nie jadłeś nigdy rolady? Nie, tu rolady chyba nie jadłem. Aha, wiem, rosti jadłeś, którego nie umiałeś zjeść. Rosti, no, porcje potężne. Klimacik jest, flaga jest. Bardzo pięknie. Także wybieramy, zamawiamy, zajadamy i deletujemy się pysznymi smakami. Herbatka zimowa wpadła, u niektórych soczek jabłkowy. Znowu jabłkowy, jak wczoraj. Ale słuchajcie, co się dzieje wczoraj i dzisiaj, no stwierdziłam tak, no miałam ochotę na sok z porzeczki, no i nie ma. Wczoraj nie było, dzisiaj tu nie ma. Pani mówi, że mają problem z dostępnością do właśnie takich soczków z czarnej porzeczki. No mówię, dziwne, ale... Ale za to na przystawkę, proszę bardzo. No, coś dobrego. To jest... A to już znamy, nie? Chłodnik z buraka, nie? Tak. Ostatnio mieliśmy go okazję próbować. Jest rewelacyjny. Pychota. Pobudza. I o to właśnie chodzi, powiem wam. Czosnek, pieprz. A on jest tak bardzo dobrze tu doprawiony, bym powiedział. Bardzo dobrze doprawiony. Pachnie Marzenko. No. Już wiemy, że on jest pyszny. Ja go nie miałem okazji jeszcze, powiem wam, jeść, tylko spróbowałem te właśnie klopsiki. Czy pulpety, co to tam jest? Pulpety chyba, nie? Pyszne rosło, naprawdę bardzo dobre. Także zajadamy. Fajny też sposób podania, ciekawy. Troszkę makaronu, te pulpety. No i nie przychodzi to razem, tylko pani tu tak, na miejscu. Pani nam nalewa, tak, na miejscu. Także smacznego. Miejscu postawiłem na roladę śląską, kluski, modro kapusta. No wygląda to pięknie, okazale, no ale Marzenka jak zawsze musi zaskakiwać wszystkich. Nie, ja nie zaskakuję, ja już tu byłam. I to jadłeś nawet. No pewnie, ale pozwoli, że się popróbuję. Co to jest? Sorry, że tak wącham, ale nie jestem w stanie... Co to jest za ziele? Nie jest to tymianek? Majeranek. Nie. Albo nie. Popatrzcie, co Marzena teraz robi. No. Ja bym stawiał na tymianek. Taki złoty. Ja wam pokażę. O, to jest to, co jest u Michasia na talerzu. Ładnie pachnie. No nie wiem. Smacznego. Ja nie wiem, jak ja to po prostu. Marzenko, spokojnie, pomożemy ci. Jak to jest? Deser musi być. Po pysznym obiedzie czas na deser. Po pysznym obiedzie w tym miejscu jesteśmy, to deser. I ostatnio też mieliśmy ten zestaw. Dzielimy sobie na trójkę. Ciasto marchewkowe. Przepyszne. Polecam, też u nas jest. Oczywiście to jest inna forma. Inna wersja z przepysznym tutaj kremem. No ale ta beza, słuchajcie, to jest po prostu. Ona się mieni. Ona piękna, się mieni, no. Piękna. Ostatnio była chyba inna, mam wrażenie. Chyba tak. Natomiast no... Ona smakuje zawsze genialnie tak samo. No i do tego czego? Nie mogło zabraknąć kawki, ale Marzenka mówi, że kawki nie chce. Nie, ja dziękuję. Może do mnie jeszcze jedną sobie zapodam, ale tak. Także zajadamy na trzech, dzielimy, częstujemy się, smacznego. Smacznego. Pyszny obiad zjedzony. Jeszcze pyszniejszy deser, powiem wam, wszedł do serca. A teraz czas na spacerek. Idziemy tu do pobliskiego parku. Bardzo miły taki malutki parczek. Tam można spotkać m.in. łabędzie. Przynajmniej były latem. Nie wiem, czy teraz jeszcze będą, ale prawdopodobnie tak. Potem się przejdziemy jeszcze troszkę rynkiem. No i tak miło minie nam popołudnie, niedzielne, weekend za nami. Słuchajcie, nie wiem kiedy przeleciało. Słuchajcie, piątek, wiecie jak było. Cyk, cyk, cyk. Już sobota, niedziela i znowu startujemy jutro.
tamtym tygodniu było fajnie, bo był przedłużony weekend, nie? Do poniedziałku. Ale spokojnie, słuchajcie, wszystko przed nami, bo przed nami kolejne tygodnie z przedłużonym weekendem. Będzie piątek, sobota, niedziela raz wypadnie, wszystkich świętych, a potem wypadnie niedziela, poniedziałek. Przepraszam, sobota, niedziela, poniedziałek z 11 listopada. No. Chłodno zrobiło, nie? No jest tak rzeźkawo, ale ja czapeczkę mam przy sobie. Masz czapeczkę? Oczywiście. A, czapeczka. Słuchajcie, ja bez czapki się nie ruszam o tej porze roku. Jest. Zawsze dobra jest, nie? Co niektórzy, wiecie, mają bekę z tej czapki, że to jest sezon na wiecie co. Brzydko nie powiem, ale wiecie co jest ważniejsze? Ciepło i komfort, a nie tak jak się wygląda. Ja no i na tak, pewno. Słuchajcie, zawsze wyglądam świetnie. No, kto się z tym nie zgodzi? Masz na specjalnie ciepło, bo nie lubi mieć tego konkurencji. Konkurencję trzeba, wiecie, eliminować. Tak, idziemy sobie na spacer. Jest przepięknie, jest jesiennie, ale pachnie, aż taki, słuchajcie, pachnie liśćmi. No bo taki proces się zaczyna gnilnie. I te liście, a co jeszcze mi się kojarzy z jesienią? Zapach takich palonych liści. A to na przed wszystkimi świętymi zawsze chodzi, w okolicy cmentarza. Tak, w okolicy cmentarza. Kiedyś to palono, teraz nie za bardzo, bo wiecie, eko. Znaczy nie w okolicy cmentarzy, ogólnie jakieś ogródki, jakieś, słuchajcie, no. Takie. No to pod... Ale teraz ogólnie jest zakaz chyba palenia. No bo tak, ludzie te liście, wiecie, zbierają, no po prostu zgarniają kubka pod palenie. I różnie bywa potem. I idziemy zobaczyć, czy są łabędzie. Czy one się chowają na zimę, czy jak to jest z nimi, czy one są całoroczne tutaj w tym parku. No nie wiem, kaczki są, bo już widzę. Idziemy zobaczyć. Tak, słuchajcie, ostatnio wam mówiłem, jak byliśmy na rynku, takie domki są, to się jakoś nazywa. I tu w parku też jest taki domek. To są jakieś tu lokalne takie skrzaty, czy coś takiego. No pięknie to jest zrobione. Tu mamy salonik z kominkiem, a na dole jest jakby stajnia, coś takiego. Nie ma łabędzi. Są? A tu się schowały cwaniaczki. A są te dwa łabędzie, które tu już były. Proszę, jakie słodkie. To jest chyba para, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. A tam jakiś jeździ wariat. Jedzonko wysypał, takie ziarna siemię. Ale kaczka, o ho, ho, jaka nerwowa atmosfera. Widzę towarzystwo kacze, też coś jest, ale ładne te kaczuszki, nie? No ale wiesz co, chyba kolorowe samce. Ten kolorowy, tak, a samice te szare. Te szare. No i samice spokojne, a samce nerwowe, jak to kaczki. O, a tam ktoś butelkę wrzucił. No, no są jakieś syfiarze takie, niestety. No i dwa łabądki. One chyba tu są cały rok, tak mi się wydaje. No śliczne jesteście, ale już się skończyło. Wszystko zmiotłam. Tu można było kupić, pamiętam, ale to jest chyba przenoszone. Raz jest po tej stronie, a raz po tamtej stronie. O, tam się jakaś drze koleżanka. Dobra, to idziemy z drugiej strony. A zobacz, ile on ma tego na tym brzuchu. Znaczy nie, na... Płatki owsiane, mi się zdaje. Tak, to są jakieś płatki. Na grzbiecie to ma. No, ładne łabądki. Kaczuszki też ładne. I fajny jest ten domek, bardzo klimatyczny. O, tam jakaś troszy piórka kaczuszka. Tak sobie chodzimy, spacerujemy i powiem wam, widzimy różnicę między tą porą roku, a jak byliśmy tu latem, nie? Oj, tak, naprawdę. Powietrze. Powietrze jest zupełnie inne, bo już czujemy. Tam za mną nawet, słuchajcie, widać, to nie jest, żeby jest obiektyw brudny, tylko po prostu ono jest tak, takie powietrze jest zadymione, o bym powiedział, nie? I zapach nawet czuć taki tu, w centrum ścisłym. No tak, bo to już ludzie po prostu grzeją, nie? A ja jeszcze tylko chciałam się odnieść, słuchajcie, bo uważaj, w daily vlogu ja właśnie idę na chodnik. W poprzednim daily vlogu pojawił się temat tego, no taki tytuł, czego w sobie nie akceptuję, a odnosi się on do tego, że słuchajcie, dzisiaj też poruszony był w telewizji śniadaniowej, bo często takie oglądam, rano, w weekendy,
poruszony był właśnie temat tego, co wypada, a czego nie wypada kobiecie 50+. No właśnie, to tak jak mówiłam w tamtym vlogu, że po prostu niektórzy uważają, zęby, że... Zęby chyba wypadają. Że kobieta w takim wieku to już nie powinna absolutnie pewnych rzeczy, pewnych ubrań, nie powinna obnosić się swoim seksapilem. I właśnie, no ja się z tym nie zgadzam, nie? No bo słuchajcie, no kobietą jest się w każdym wieku. Dalej, możecie się czuć atrakcyjne w każdym wieku. I tak jak mówiłam w ostatnim vlogu, jeżeli tylko jest to niczym nieprzesadzone, takie jakieś wyuzdane, no bo na przykład mnie to też przeszkadza. No ale czemu? No to każdy uważam, to, że... Robi, nie? Właśnie, to uważam, że można. I to jest znowu druga strona medalu. No bo na przykład dla mnie coś jest niesmaczne, to mi się nie podoba, to już uważam, że tego nie można, nie wypada. A dla kogoś to będzie po prostu smaczne, że tak powiem. I będzie uważał, że mu wypada, że tej kobiecie wypada. I dlaczego znowu, wiecie, tak ograniczać, czy... kategoryzować, że kobieta na przykład 50+, bo właśnie taki temat to był podjęty, to już jest po prostu na marginesie i ona nie powinna w pewien sposób się zachowywać, w pewien sposób się ubierać, dekoltować, no bo ona już skończyła 50 lat. No, mnie niedużo do tego czasu brakuje i dlatego też podejmuję ten temat. Piszcie mi jeszcze raz, co wy o tym sądzicie. Bo sporo też nas takich ja osób wam powiem ogląda. Tak, co wypada, co nie wypada. Widzieliśmy kiedyś, przychodziła pani, no koło 70, myślę, miała coś takiego, różowe włosy. No i co, ona się z tym dobrze czuła, jest sprawa, nie? A jak kogoś coś boli, albo nie patrzy, albo siedzi w domu. Tak, no. I kobiety 50+, słuchajcie, bardzo ekstrawagancko się potrafią ubrać, ale bardzo fajnie w tym wyglądają. Mnie to nie razi. A nawet jak mnie razi, no to to jest mój problem, a nie tej razić, osoby. No, ale to jest, wiesz, no właśnie, mój problem, nie? To jest mój problem, a nie tej osoby. Jeżeli ona się z tym dobrze czuje, jeżeli to odpowiada, jeżeli taki strój, taka fryzura, taki kolor włosów dla niej jest odpowiedni i ona po prostu czuje się wow, jak wychodzi, no to tym bardziej, nie? Także to jest taka grupa ludzi, którym wszystko przeszkadza, co by nie było, to, no, to zawsze na pewno będzie przeszkadzało, nie? No właśnie, będzie przeszkadzało, nie będzie pasowało i zawsze znajdą się ci, którzy skrytykują to. Także nie przejmujmy się, róbmy swoje, wyglądajmy jak chcemy, czeszmy się jak chcemy. Tak, nośmy czapki jakie chcemy. Chociaż nie wyglądamy korzystnie, ale to jest dobrze. Ja uważam, że bardzo dobrze podkreśla kształt mojej czaszki. A Marek uważa, że wygląda świetnie. Idealnie. No właśnie, i dobrze się w tym czuje, jest zadowolony. Ja więc... nawet sobie na to mogę założyć hełm. I właśnie co jest dobre, że Marek, gdybym nawet ja go skrytykowała, to on się tym nie przejmie, bo dla niego liczy się też jego komfort. No i bardzo dobrze. Jak ja bym się miał, przejmować moimi pseudofankami, o Boże, to wiecie, gdzie już bym był? No, także słuchajcie, bądźmy sobą, czujmy się dobrze. Inni mogą nas krytykować, no ale to już oni mają do tego, że ale tak wiecie, powiem, jest plus, nie prawo. I im, i nam tak samo życie mija, więc różnica tylko będzie taka, że oni zgorzkniali odejdą, a my zadowoleni, weseli. Taka różnica między nami będzie, bo poza tym różnic nie będzie innych. No taka różnica albo to, co nas łączy, że kiedyś wszystkim prąd wyłączą. Wróciliśmy już do domu. Czas się, słuchajcie, ogarnia, przygotowywać na rozpoczęcie nowego tygodnia. Michasia już coś tam robi, Marzenka też coś robi. Ja za chwilę kończę montować tego daily vloga. Także każdy coś się przygotowuje. Słuchajcie, jutro jedziemy z autem na przegląd. Pierwszy przegląd. No, ciekawy jestem, czy wszystko będzie dobrze, sprawnie, bo powiem wam, że dzisiaj jak jechaliśmy tam, to w garażu nagle się okazuje, Marzena odpala auto, no i system startuje, i wystartować nie umiał. Wyjechaliśmy, on dalej się uruchamiał, no ostatecznie musieliśmy go wyłączyć, zrestartować, no i wtedy wszystko działało. Ale to kolejny raz, także jutro muszę zgłosić te dwie usterki, jeżeli chodzi o tą, znaczy nie tyle elektronikę, co oprogramowanie, że raz była taka sytuacja, że w ogóle wszystkie czujniki, nic nie działało, kompletnie nic. A druga, to co było dzisiaj,
może znowu coś tam, wiecie, zrestartują, zrobią i będzie tak jak trzeba. Chociaż ja widzę, że to, no, zgłasza się, a efekty jak były, takie są, czyli nic właściwie się nie dzieje z tym, także jest kiepsko. No i powoli, powiem Wam, trzeba już zacząć myśleć o wymianie opon na zimowe, ponieważ jak jechaliśmy, to w radio mówili, że teraz piękna pogoda do końca miesiąca, ale w połowie listopada już ma zawitać do nas zima, czujecie to? I tak może być, że wiecie, nie będzie właściwie okresu przejściowego, tylko z dnia na dzień, no, że można 2-3 dni i zacznie sypać śniegiem. No, takie są prognozy. Co z tego wyjdzie, życie pokaże. Ale może jak zwykle nas pogoda zaskoczy, no i lepiej być przygotowanym. Tym bardziej, że już teraz do południa, znaczy rano, wieczorem temperatury są raczej niższe. Nie wiem, zobaczymy ile teraz aktualnie. Chociaż nie, 10 stopni pokazuje termometr. No ale to teraz takie wyjątkowe dni mają być te najbliższe. Natomiast ja myślę, że już warto pomyśleć o wymianie opon, już powoli zarezerwować sobie termin. Żeby, wiecie, potem nie było na wariata coś, bo będą kolejki znowu. Jak tylko przyjdzie pierwszy śnieg, to powiem Wam, kolejki będą na 100%. Także jutro chyba umówię się też na wymianę opon gdzieś tak na początku listopada, może po pierwszym, o przed 11, żeby było wszystko już, wiecie, przygotowane idealnie na sezon, tak jak trzeba. Ale to jutro, a teraz sobie już zróbmy wieczorem challenge, czyli łapka w górę. Zostawcie łapkę w górę po tym filmie, będzie nam bardzo miło. A my Wam dziękujemy za oglądanie, że byliście z nami przez cały ten dzień, że mogliśmy Was zabrać na wyjazd do Wodzisławia Śląskiego, tam pochodzić, pospacerować. Także dziękujemy Wam, widzimy się już jutro i startujemy z nowym tygodniem. Na razie, pa!